Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I zapewne nie spodziewaliście się dzisiaj zobaczyć ponownie Graveyard Keepera. Jednak stwierdziłem, że trzeba już to zakończyć, a mamy dosyć dużo rzeczy do zrobienia. Tak więc udało się, jak widzicie, zgromadzić 12 złotych monet. Nie było to łatwe wyzwanie, ale proszę, jest. Mamy cmentarz dla biskupa. Mamy po prostu chyba wszystko, co istnieje, tak więc zostajemy arystokratą, papiery arystokratyczne i pora lecieć szybko do Panny Wdzięczki, z nadzieją na to, że dzisiejszy odcinek przybliży nas do zakończenia jeszcze bardziej niż poprzednie. Oczywiście może być różnie, może być fajnie, może nie być fajnie, ale jakby nie było, nawet jeśli nie chcielibyście tego oglądać już jakoś porządnie, informuję tylko tyle, że to jest takie, można powiedzieć, moje mentalne wyzwanie, które sobie narzuciłem, że muszę, podkreślam, muszę ukończyć Graveyard Keepera, nieważne jak bardzo byłby on grą, która już mnie irytuje, której mam dość w ogóle. Tak więc dobra, dzisiejszy cel, w sensie dzisiejszy, nie na dzisiejszy odcinek całkowicie, tylko na ten dzień w Graveyard Keeperze. No i to zdecydowanie będzie odwiedzić Wdzięczkę. No i jeszcze kupić trochę pszczół, bo nie ukrywam, prawdopodobnie trzeba będzie zagłębić się w loch dużo bardziej na polecenie Wonosza. Ale jeśli mam iść do lochu, to nie ukrywam, przydałoby się parę mikstur. A niektóre z tych składników jestem w stanie tylko właśnie wykonać przy pomocy pszczół, więc aha, nie mam ich u siebie, więc no, najprościej w świecie trzeba je pokupywać. A jak już je kupimy, to będzie o tyle dobrze, że właśnie będę mógł sobie poradzić ze wszystkim. No w kontekście, wiecie, trochę się już plączę. Cześć kochanie, w czym mogę pomóc? Dobra, mam papiery arystokraty. To ja mogę z nim pogadać. Zajmowałeś się kiedyś reklamą? Myślałem, że może zechciałabyś mi pomóc. Mogłabyś rozreklamować moją firmę w mieście. Mogłabyś mówić wszystkim, że lubisz cmentarne warzywa? Że dzięki nim jesteś piękna? Przepraszam cię, ale czy ty słyszysz, jak to brzmi? Cmentarne warzywa? Tak, to chyba nie najlepsza nazwa, ale cmentarz to święte miejsce, a nasze warzywa są naprawdę dobre. Mogę ci zapłacić. Nie potrzebuję pieniędzy, ale chciałabym trochę biżuterii. W mieście od dawna nie ma już nic nowego, tylko staromodne pierścionki i kolczyki. Słyszałem, że jesteś bardzo uzdolniony. Kościół ozdobiłeś bardzo ładnie. Może zrobić dla mnie jakąś biżuterię? Coś z motywem cmentarnym, a ja w zamian zareklamuję twoją firmę. Poza tym, jeśli zrobisz ładną biżuterię, będę mógł, tak, mogła sprzedać jej dużo w mieście. A, czyli biżuterię musimy zrobić, dobra. Ale to później. Mam papiery arystokraty, daj mi dokument Alisy, mogę go podpisać. Czyli co, jesteś teraz arystokratą? Zgadza się. Nieźle. Sądziłem, że staniesz się wyższy, przystojniejszy też się nie zrobiłeś. Jesteś moim jedynym przyjacielem, możesz mi pomóc jeszcze raz? O, to tym razem, Wdzięczko. Desperacko potrzebuję nowej piosenki. Zamierzałam śpiewać tylko stare hity, ale doradzono mi, żebym się zaśpiewała też coś świeżego. I to też powinno chyba mówić tamto, że mi napisać jakiś tekst, ale nie, żadna ze mnie poetka czy coś. Albo żadna ze mnie poeta. Pomóż mi, pomóż, proszę. Od tego zależy moje życie. Znam chyba poetę, który mógłby napisać ci nową piosenkę. Dobra, czyli dodatkowe zdania. I tak, aha. Wagner, przyjacielu, masz szansę jedną na milion. Panna Wdzięczka potrzebuje piosenki o miłości. Któż mógłby ją napisać, jeśli nie ty? O, to niesamowite. Ale co jeśli napiszę kiepską? Jesteś mądrym, talentowanym gościem. Po prostu opisz swoje uczucia. Nie, nie mogę. Potrzebuję dodatkowej inspiracji. Na uniwersytecie studenci powiadali legendę, że napor z muchu blaszkowca powoduje ogromny przepływ inspiracji. Powinno się go robić z bardzo mocnego alkoholu. Dobrze, spróbuję ci przyrządzić ten napar. Okej, czyli że zadanie jeszcze bardziej zaawansowane. Ale dobra. Przynajmniej ruszyliśmy już parę wątków. I jeszcze jakiś właśnie dialog z nim. Słyszałem o ostatnim paleniu wiedźmy. To musiało być nie lada wydarzenie. Jeśli pytasz mnie o zdanie, to zwykłe barbarzyństwo. Ale co ja tam wiem? Drzewi walczono na śmierć i życie ku ciesze gawiedzi. Ja tylko sprzedaję tam piwo. Nie popieram paleń. Ludzie mówią, że serwujesz lepsze piwo ode mnie. Ale jakoś nie chce mi się uwierzyć. Jest naprawdę niezłe. Mogę ci je przynieść. Okej.
Czyli zazdrosny się zrobił o piwo, które sprzedajemy. Dobra. Czyli... To jest trochę gorzej niż myślałem. Bo w sumie, jeśli mam zrobić ten cały napar, oznacza to tylko tyle, że... No najprościej w świecie trzeba zainteresować się w końcu ciężkimi alkoholami. O, jeszcze nie mam zębakowego browaru. Okej, okay. Później się zrobi. Czyli musimy destylator stworzyć. A, nie wiem jak to wyjdzie, ale... Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Czyli już chyba mamy taki główny cel na dzisiaj. No, poza tym, że może jeszcze odblokować ostatnią technologię, jaką mamy tutaj, żeby już najlepsze krypty robić, jakie istnieją. No i tam świeczki później, ale świece aż tak mnie nie interesują. Dobra. Tak więc lecimy w sumie do wioski, chciałem powiedzieć, ale w końcu w wiosce jesteśmy, to może lepiej będzie użyć skrótu do piwnicy kościoła, tam już przyrządzić no eliksir, o którym tak dużo żebym gadał. No i na jego bazie właśnie skupić się na jakichś nowościach. Chociaż... Ja wiem. Tak, chyba to będzie najlepszy pomysł. Pozwólcie, że... Znajdę gdzieś, jak to się nazywało. A, dobra, mam receptę. Bo nie ukrywam akurat dzisiaj już, żeby... Teraz będę już leciał na receptach nawet z neta. Po prostu nie mam po części cierpliwości do tego wszystkiego. Okej, okay. Dobra. Zaczynamy od tłuszczu, z którego można zrobić właśnie roztwór spowalniający. I teraz, co tam było? A tak, trzeba zmieszać pszczołę. Ale zanim pszczoły, to muszę odebrać jeszcze trochę no, ekstraktu spowalniającego. A, pszczoły już badałem, okej, okay. Żeby nie było, nie jest to jakaś żadna odkrywcza mikstura czy coś, nie wiadomo jakie potężne. Po prostu chcę zrobić sobie eliksir, jak to się nazywało? Słów mi brakuje. No, odporności, żeby jeszcze mniej mi bili w tym lochu, więc... No, rozumiecie. Mikstura ochrony. No, mamy wszystko, co chciałem. To w takim wypadku jeszcze tylko odłóżmy nadmiar składników w jakiś... Ja miałem tyle tego proszku, serio? Super, sobie zaczęli się męczyć z tymi pszczołami. Ale dobra. Stało się tak czy siak. To jeszcze tylko szybko odłożymy butelki, to... Nawóz też w sumie można. Tłuszcz to też. Okej. Okay. No teraz następny punkt, jaki jest? Poza oczywiście zrobiciem krwi na mikstury przyspieszające chodzenie. A no tak, destylator, no jasne. Nie wiem jak to wyjdzie, no ale... się zobaczy. Zależycie to jeszcze więcej grinda, z dodatkiem grinda i do tego grind i grind i jeszcze grind. Okej, okay, nie ukrywam, trochę się zawiodłem. 20 kamienia, 8 zaawansowanych, 12 bieda desek. Nie pamiętam ile było zaawansowanych, więc... Zrobimy najpierw trochę podstawowych i... Te 12 podstawowych przerobię na zaawansowane, może nawet... A też nie, dobra, 5 wystarczy. Ej, prawo ja. Pamiętam tylko, że 8 kamienia i chyba było do tego 12 desek. Serio, już energii nie masz. To żyj kapustę. W sumie musisz żreć ciasto, ale ciasto zostawiam na ważniejsze momenty. Nie ukrywając. Okej, okay, dobra. To teraz tak. Deski, 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 deski. A, super, nie ma biodo desek. I kamień też pomału się zaczyna kończyć. Ale dobra, jakoś sobie poradzimy. 8 kamienia, no i 12 biedodesek to nie będzie żaden problem. Tylko trzeba narzeć się kapusty, żeby oczywiście je wykonać, bo jakby inaczej. I dobra. Niestety cały tydzień znowu przepadł przez to. No, ale wiecie, cały tydzień przepadł, jak już gadam i się powtarzam się. Ale z drugiej strony tak się jak już przynajmniej papiery mamy ogarnięte arystokraty. I dobra. 20 kamieni, nie 8. 8 desek. Ezu, nie, no ja jestem kisiciel i rozkojarzony. Co nawet nie wiem czemu, co jest najlepsze. Nagranie prowadzę o typowej dla mnie porze. Takiej już standardowej, więc... No nie powinno być to powodem. A nie dosyć, że to tu jeszcze... Jakoś się szczególnie nie zmęczyłem, wstałem dosyć wcześnie. Ale no, to nie jest opowieść na dzisiaj, na ten odcinek.
Jednak nie zmieniając, czy tam może właśnie nie, idąc już do konkretów, no to jak można trochę po mnie słyszeć, jestem mocno rozkażony. Nie wiem, może to nie jest mój dzień czy coś. Się zobaczy. Dobra, i teraz tak, trunek można zrobić z 5 cydrów, 4 takich. I potrzeba trunku i 3 czerwone grzyby. Trochę szkoda byłoby mi zużywać złote wino, no ale nic lepszego chyba nie mam. Chyba, że mogę tutaj coś szybko zrobić. Nope, nie mogę. I w sumie nawet nie mógł gdzieś robić te cydry wszystkie. Trudno. Tak więc pora... No, jeden trunek zrobić. Dlatego nazbierać grzybów i... Gdybym wcześniej o tym pomyślał, to pewnie bym miał już całe wszystko załatwione. Okej, dobra, to czego by tam było trzeba? Chyba drewna na opał, tak. Pewnie tak. Dobra, czyli opał, opał, opał. Super, nie mogę zrobić opału. Szybciej, bo nie mamy wieczności. No swoją drogą zaraz dokupię, to trzeba gdzieś iść. A jeśli chodzi o tego gościa, co nie ukrywam, pewnie będzie też chciał od nas wykonać wszystkiego, co się da w zamian za swój widelec. Więc może go sobie najprościej w świecie odpuszczę. A właśnie, jeszcze trochę tych tak zwanych biedadesków przydałoby się ogarnąć, bo bez nich skrzynie nie mogą funkcjonować. A w sumie właśnie z dzień kupca i chciałbym jak najwięcej skrzyni napchać, żeby no wiecie, bądź co bądź się udało. I swoją drogą, jak już jest jak jest, to powinno się też udać nam zaraz ogarnąć biżuterię, tylko co było do niej potrzebne? Biżuteria, jeden złoty element. Nie mam złota, super. Ale dobra, zdobyte tylko złoto, to biżuteria nie jest już problemem wtedy. Mamy opał, to co jeszcze by się przydało? Nie, na pewno z tego co się orientuję, tam były te grzyby czerwone potrzebne, więc no, zbieramy mu komory. Uuu, zielony glutek, jak ja dawno go nie widziałem. Może galaretkę sobie zrobię, tak w ramach przypomnienia początków. Aj, tak, wtedy na potęgę żarłem galarety. Ale stare czasy. Dobra, grzyby te muchomoru podobne są jeszcze potrzebne bodajże do innych rzeczy. Ale mamy ich wystarczająco dużo, żeby zażegnać chyba wszystkie kryzysy możliwe. Więc okej. Mamy opał, żeby rozpalić, mamy grzyby, mamy wszystko. Ale tylko szkoda tego, że będziemy musieli zmarnować te wino. I tak na zapas wrzucę więcej. Tylko jeden trunek, więcej nie pozwolę. Dobra, dzień kupca przemijamy. I zaraz, tylko teraz muszę poszukać szybko recepty na kolejne eliksira. Jak kolejne eliksira. Kolejnego eliksira, który może się przydać, jak będziemy złazić właśnie w głąb podziemi, no wiecie, dla wąsza. Dobra, nie będę może myślał o tych eliksirach takich poważniejszych. Okej. I chyba mam już receptę na kolejny eliksir, tylko trzymam wszystkie składniki. Okej, wydaje się, że chyba mam. Tak, mam wszystko. Więc nawet nie będę zbytnio zwlekał, tylko no, idziemy się tym zająć. No, jest trunek. Prawdopodobnie można go przerobić na czysty alkohol, żeby tam mieć później, jak to się nazywało. No to do jakichś eliksirów czy coś, ale nie ukrywam, chyba jeszcze się nie spotkałem nigdy. Jak długo szukałem, czy cokolwiek z receptą, która wymaga tego alkoholu. Dobra. To teraz najważniejsza sprawa, czy już zbadałem ten składnik. A no, zbadałem, więc dobra. Co było potrzebne? Proszek chaosu. Ekstrakt zatruty. No i roztwór śmierci. Ale oczywiście nie mam wszystkiego. Więc w sumie nie wiem, co jeszcze mógł tak zrobić, poza tym, żeby podkładać ewentualnie elementy na ich miejsca. Dobra, to grzyby tutaj, gluty tutaj, proszki i inne rzeczy też. Nawet nie wiem, po co mam to targać ze sobą. No desek nie odłożyłem, super, brawo ja.
Trochę to potrwa. To wiecie co, ja może wam po prostu przyspieszę czas, że tak to nazwę. Dobra, mamy już wszystko, co jest potrzebne na kolejne eliksiry. Więc mieszamy składniki, jeśli nie pomyliłem niczego, to będzie dobrze, jeśli pomyliłem, to w najgorszym wypadku po prostu będę się wkurzał, że źle sobie zapisałem na kartce ten receptur. Nie, mikstura szału jest. Czyli się udało. Dobra. Jeszcze jedną mikstrę szału wezmę na zapas. Prawda, nie mam niczego na leczenie, ale... Chociaż dobra, może nie będzie aż tak źle. Mikstury szału tutaj, mikstury... Aha, nie mam mikstury pancerza, super. Pewnie mu odłożyłem jak zwykle gdzieś, nawet nie pamiętam już gdzie. No ale okej, idziemy do wąsza i to powinno zadziałać jakoś. Nawet z momentu odkładam po prostu to, co nie będzie mi potrzebne, na ile się da. Za mało, ale okej. I dobra, ustawiamy miksturę pancerza na ton przycisk. No i jeśli będzie krytyczna sytuacja, ja nie mam jak się leczyć, podkreślam to po raz kolejny, co wtedy się wychleje i będzie dobrze. Zombiek dalej tam produkuje jakieś wino. No i mamy wąsza. Do ostatniego zadania. Jakie będzie moje ostatnie zadanie? Mamy teraz medalin łowcy. Wszystko mi się zaczyna układać. Widzisz, może on pomóc otworzyć bramę na 11 poziom. Musisz wejść głębiej i przynieść mi złote jabłko. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję do rytuału. A, ale on jest na 15 poziomie. Dobra. Ulol, czyli ja w sumie miałem już dostęp do prawie całego lochu, który był mi dostępny, tylko jednego poziomu nie przelazłem. Okej. Okay. Wyjdziemy. Pewnie i tak będzie tutaj pełno rzeczy, które mi są nawet niepotrzebne. U, widzę srebro. Widzę srebro. Dobra, nie tylko, że się tak unicestwiało, jeśli się nie mylę. Ostrożniej. Dawno w sumie nie mam z nimi styczności, więc... No różnie może być, okej. Okay. To teraz tak. Co? Nie będę potrzebował tego, nie potrzebuję. Jednej bieda deski. Złomu. Nasiona zboża. A won mi z tym. Srebra w sumie też nie potrzebuję, ale no, niech będzie, że wykopię. I zniszczę od razu, bo jak mówiłem, nie jest potrzebne. A, jeszcze srebrne to też nie. Zwykłe części, zaawansowane części to też. No, co prawda wiem, że trochę przepalam żelazo, ale... No, mamy go wystarczająco dużo, żeby się nie przejmować niczym, tak naprawdę na obecny moment. No i lecimy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Bo czy mam amulet w kieszeni? No, na szczęście mam. I dobra. Okej. Okay. 17 minut. Tą drogą dzisiejszy odcinek może być znacznie dłuższy, bo jak mówiłem, chciałbym na dniach już zakończyć moje zmagania z Graveyardem, więc... No, nie ukrywam się nawet skłonny robić odcinki według starego standardu, nie 20 parę minut, a już nawet po 40. Byleby tylko, no, przybliżyć się do ukończenia całej przygody, bo jednak... Jak mówiłem, zacząłem tu delikatnie ciążyć się. Takie sobie wyzwanie narzuciłem, że chcę po prostu udowodnić i chociaż jedną grę no ukończyć w ostatnim czasie, bo jak wiecie, no nie jest z tym u mnie najlepiej. Okej. Okay. Zaczynam się problemy, jak widać. Ale spokojnie, może mikstury życia znajdziemy gdzieś. Przynajmniej mam taką nadzieję, dobra. Tego nie potrzebuję, złom won. Krwawy gwoździe won. Miska won. Czyli wosk też, niech będzie won póki co. Jedna mikstura leczniczą naprawdę tutaj odmieniła dużo. W sumie mogłem się przygotować lepiej. No nie wiem, chociażby ugotować samemu, ale nie, no po co? Po co miałbym się szykować porządnie? Nie, no lepiej być takim jałupem, jak ja zawsze jestem i iść po prostu na ślepo. Chociaż dobra, może nie będzie tak źle. Jest to zmienia faktu, że już chyba pora chlać miksturę odpornościową. Ja, zdecydowanie. Dobra, jakieś proszki. W sumie pewnie i tak będę je wyrzucał, bo do każdego składnika mam jakiś tam dostęp. O. I pewnie nie pozwoli mi zejść. A nie, pozwoliło. Harry Dungeon Dips. Kolejny achievement. Dobra. Nie wiem, jak teraz będzie. Czegoś tu spodziewać. Serio? Tego samego?
to nie będzie tak źle. Dobra, gadając, że nie będzie tak źle, prawie umarłem. Tak. Ty się mówisz, że zaraz nam Bob padnie i będzie tyle po nim. Czym jestem idiotą? Mogą przynieść ze sobą butelki złotego wina. Dobra. Pora iść po... w sumie to, co było największym błędem, jaki popełniłem. Tak, złote wino. Po prostu zbawienny płyn. Dla naszego wspaniałego alkoholika Boba. I mamy ten cały napar. Da się coś z nim zrobić. Da się, ale dobra. Nie będę lepiej ryzykował. 20 butelek. I dobra. Niszczymy jeszcze przy okazji to, co mi nie będzie potrzebne. Odkładając przy okazji w to miejsce wszystko, co mamy takiego, co już mi zagraca trochę. Chciałbym jednak zachować. Później kiedyś to będę segregował, ale też nie teraz. I dobra. Jeszcze nie mam pełnego życia, więc trochę przepalę to wino, wklejąc nadmiarową butelkę. No, i teraz jesteśmy już na pewno gotowi na to, żeby zgłębiać się do najgłębszych głębin. A, w sumie jeśli udałoby się dzisiaj już 18 poziom uzyskać, to chyba mamy ukończonego wąsza całego. A jeśli nie, to w sumie... Jeśli nie, to w sumie tak czy jak już. Czas mi tylko został. Dobra, straszne dźwięki. Ale idziemy już dalej, się nie przejmujmy tym. Co to ma być? Co to za jakiś dziwny golem? Łatwe do pokonania, oczywiście, no ale dziwny golem. Tak to mogę tylko nazwać na obecny moment. Uuu, diaksy. I miliony innych rzeczy. Dobra, nie, no chyba najlepszym pomysłem będzie już teraz wychnąć mikstrę odpornościową. Oczywiście diaksy wezmę, bo ich nigdy nie za dużo. Sam sobie nigdy nie za mało. Nie za mało, nigdy nie za dużo. A ja się trochę już plączę w tym, co chcę powiedzieć. Takie trochę magiczne swoją drogą to, że magicznym trafem od razu są oszlifowane. No ale cóż, to jest grabarz Bob, on pewnie ma jakieś magiczne właściwości szlifowania wszystkiego, co po prostu, no, wpadnie mu w łapę czy cokolwiek. Dobra. Mikstura walki i... dziab. I... Jezu, jakie to piękne teraz. Wszystko jednym ciosem będę tu chyba powalał, dzięki miksturze walki. A nie, nie wszystko. I mikstura odpornościowa przez przypadek wychlana, no ale... skoro już tak się stało, to najważniej takie było przeznaczenie tej mikstury, żebym ją wychlał w tym momencie. Dobra. Gdzie jest zejście jeszcze niżej? Nie zapowiada się, żeby było gdziekolwiek. No i zdecydowanie w tym tygodniu jeszcze nie dostarczymy Wonoszowi tego, o co prosił, ale... pomimo tego, że nie dostarczymy, to przynajmniej uda się może właśnie załatwić inne sprawy. I golem też dali na dwa uderzenia, niestety. Sądzę, to są jakieś grafitowe golemy, tak patrząc na to, co dostaję od nich. Jakiś taki ciemny proszek, który nawet nie wiem, czym jest. W porządku, mamy dużo, nie wiem, jak z proszkiem śmierci. Toksyczny chyba z grzybów można było robić życiodajny, nie problem. Przyspieszający. Żaden problem z nim, ale dobra, niech będziesz go... będę targał ze sobą póki co. Okej. 23 minuty, czyli... połowa maksymalnego czasu, który jestem skłonny poświęcić na to wszystko. Bizabi Bob. Ej, szkoda, że nie ma żadnej broni dystansowej. Właśnie to jest takie... trochę ciekawe, że zazwyczaj jeśli gram jakąś postacią i ona ma ataki dystansowe, czy mam dostęp do walki na dystans tylko, czy coś, narzekam, czemu nie mogę walczyć w zwarciu, czemu nie mogę jakiegoś... Jezu, gdzieś pominam jakiegoś wroga, nie, błagam. Nawet mapy nie ma. Ojej, Jośku. To w sumie najgorsze, co może być, jeśli chodzi o to całe... tematy... od ziemi. Dobra. Na całe szczęście to nie był jakiś drugi koniec wszechświata, jak to mam zazwyczaj. I dobra. Wchodzimy szybko w zakładkę bohater, usuwamy znowu śmieci i lecimy dalej. Poziom 12 już za nami, czy to jest 11? Bo już w sumie się trochę pogubiłem, chyba 11 jeszcze. Pewnie tak. Gdyby to był 12, to może jeszcze byśmy zdążyli dzisiaj, ale...
Jeśli 11, to niekoniecznie, bo... Chociaż, dobra, mam jeszcze kilka dni tak w sumie. I dobra. Zaczynam od pójścia w dół, bo zazwyczaj te drogi w dół nie prowadzą do końca. Więc zobaczymy, jak to będzie oczywiście. Jak mi jest ta mikstura ochrony, tak. Mikrura ogony, tak chciałem powiedzieć znowu. Coś mi się za bardzo plącze w tym mózgu ostatnio. Ale właśnie wracając. No pozwala przeżyć tutaj na minimalnej ilości alkoholu. Przynajmniej w moim przypadku alkohol, bo wiem, że tam inni stosują może jakieś inne rzeczy. Ale powiedzmy sobie szczerze, znacie coś, co jest równie dobre w odnawianiu zarówno życia, jak i energii? Bo ja właśnie póki co nie spotkałem niczego tego typu w całym Graveyard Keeperze, poza winem. No owszem, może jakieś te cydry całe, czy inne rzeczy by się też nadawały, ale no. No ja mam dostęp tylko do wina. I tak się to zapowiada na obecny moment. Kiedy nawet nie wiem gdzie, jak i po co i kiedy zrobić ten cydr. Chyba, że się robi, nie wiem, jak piwo. Chociaż nie kojarzę, czy w zakładce do robienia piwo było tylko piwo. Dobra. Idziemy znowu tutaj w dół. A, same gluty i ten jeden taki skrytobójca. A, okej. Okay. I nadal nie ma żadnych mikstur leczniczych. Nie wiem, czy one są aż takie rzadkie, czy ja mam aż takiego pecha. Ale jakby nie było. Dalej gra sugeruje, że muszę lecieć na winie. Więc dobra. Idziemy. Drugą. Ci przeciwnicy pokazują się coraz w ciekawszych wariantach, coraz więcej, coraz bardziej odmienne. Zastanawiam się, jak dużo jeszcze przed nami tak naprawdę na tych kilku poziomach lochu. I właśnie znalazłem coś takiego dosyć cennego. Elektryczne proszki. Wiem, że niby tam da się je robić w miarę łatwo. Podkreślam w miarę, bo trzeba wyłowić węgorze i takie tam inne sprawy. No a ja nie ukrywając, za dużo nie łowię, no chyba, że potrzebuję klinię złota i nie mogę w żaden inny sposób zdobyć, to wtedy łowię pewną rybę, którą tam przypadkiem kiedyś znalazłem łowiąc. Wyobraźcie sobie, to jest właśnie ryba, która no najprościej w świecie po wyciągnięciu daje... No jak to się nazywało? Poza bardzo porządnymi samorodkami złota, jeszcze najlepszej jakości właśnie filety z ryby niebieskiej. Co samo w sobie może nie jest jakieś szczególnie potężne, przydatne, no ale dobra. Chodziło, wrogów nie było. Tak więc jest początek dnia inkwizycji, czy tam w sumie... No poranek dnia inkwizycji, a my tu łazimy. Co to jest? Srebrny golem. Dobra. W sumie niech będzie, jeśli tu mają być srebrne golemy, to nagromadzę tego srebra sporo. Na wypadek, gdyby trzeba było jeszcze bardziej ulepszać cmentarze, co się przyda, żeby trupy balsamować srebrem. Nie ukrywając, mały mój zapas srebra się kończy. Skoro są jeszcze tu golemy ze srebra, to jednak... Moim zdaniem to jest dosyć mocna sugestia mówiąca: ej, koleś, lepiej zbieraj srebro, bo jeszcze ci się przyda i to dużo. Co, czemu kursor nie chce zniknąć? No dobra, od razu lepiej. Dobra, kolejny srebrny golem. Jakoś tak dziwnie prosto mi to wychodzi na obecny moment. Owszem, no wiem, że tutaj siedzę z tą miksturą i w ogóle, że w sumie siedziałem z miksturą. No i mam w sumie też kilkaset ton, można powiedzieć, alkoholu w kieszeni, no ale spodziewałem się, że będzie większe wyzwanie, skoro tam jakiś legendarny amulet łowcy czy coś trzeba było przynieść, żeby tu w ogóle wleść. A, już zapchałem swoją kieszeń z srebrem. Nie no, 10 samorodków musi mi wystarczyć, bo nie czuję po prostu, że bym chciał zapychać się jeszcze bardziej tym srebrem. Dobra. Oj. Poważne obrażenia są od tych wybuchów. I prawie bym zmarł. Ale jak widzicie, moc alkoholu jest wystarczająco potężna, żeby ocalić przed śmiercią każdego w tej grze. Swoją drogą, tak nie wiem, czemu dali sobie za punkt honoru, można powiedzieć, uczynienie wina takim przydatnym. Odnawia energię, no okej, okay, jestem w stanie trochę zrozumieć, że tam może kogoś pobudzać alkohol. Ale czemu jest lecznicza? Do tego, co dosłownie nie jestem wam w stanie w żaden logiczny, mniej lub bardziej sposób wytłumaczyć. Czemu wino skutkuje
w polepszeniu się stanu zdrowia naszego bohatera. Dobra. Jest przejście. Gdybym jeszcze pamiętał tylko, który poziom właśnie mamy, to może nawet by się udało mi powiedzieć, jak dużo jeszcze przed nami. Więc nawet przed wyruszeniem wzrogów zabić wszystkich, tak, jeszcze tam jest jeden pokój. Nie będę ukrywał, jest to chyba najgorzej wykonany aspekt całego podziemi tutaj w Graveyard Keeperze. Bo fajnie, podziemia, nieźle, można zadawać te diaksy, chyba to jest jedyne z miejsca nawet. O, super, już mam karę do energii, bo zużyłem trzy całe paski energii bez spania. Nie jest to wielki problem, patrząc na to, ile mam rzeczy odnawiającej energię, no ale dobra. I teraz zobaczmy, który poziom. 14. Dobra. Nie wiem, po co tak bardzo się zdeterminowałem, ale mimo wyciekającej energii idziemy. Ja się nie poddam. Zdobędę samo dno lochu w tym oto epizodzie. Nieważne jakim kosztem. No, w sumie tak czy jak, jeszcze bym musiał trochę poczekać, bo chciałem pogadać z biskupem, żeby, no, powiedzieć mu, cmentarz jest gotowy, teraz dawaj katedrę. Właśnie się orientuję, to chyba katedra da nam też lepsze podatki z mszy, czy w sumie podatki, raczej lepsze datki właśnie, będziemy dostawać od wiernych na mszy. A nie ukrywam, to może być nawet dobry pomysł na to, żeby jakkolwiek przyspieszyć swój rozwój. Nie wiem, czemu nie wypiłem od razu mikstury obrażeń. A w sumie to już 14 poziom, więc jeśli teraz ich nie wypiję, to już chyba nigdy bym nie wypił. Więc dobra. No chyba, że nagle się okaże, że daj mi na to, ten loch nie był wszystkim, teraz mogę ci teleportować, nie wiem, do jakiegoś wymiaru ciemności, tam możesz się bić z potworami, zwiedzać jeszcze głębiej i tam musisz to zrobić dla mnie, bo to i to i to. Żeby nie było, to jest tylko sugestia, gro. Nie rób tego. W sumie nie sugestia, właśnie tylko no, pomysł, jak to by mogło wyglądać. Ale nie sugeruj tym, gro, nie dawaj takiego czegoś, najlepiej w ogóle. Tak już mi wystarczająco, powiedzmy, wymęczyłaś grindem, więc dodatkowy grind jeszcze nie jest potrzebny. Dobra. Tam chyba jakiś pokój pominąłem. Teraz tylko mieć nadzieję, że nie było tam potworów, a jak był nawet, to że nie jest ich. No właśnie, najpierw żeby nie było w ogóle, ale jeśli są, to żeby to były, żeby tamten pokój się za daleko nie ciągnął. I oczywiście. Ja. Ale dobra, tam już widać ostatni poziom. Czyli dzisiaj się nawet uda. Owszem, może kosztem tego, że nie odwiedzę astrologa, co przekłada się na to, że nie kupię sobie książek, ale czy ja wiem, czy te książki są aż tak potrzebne? Potrzebuję tak naprawdę już tylko czerwonych punktów, z tego co się orientuję. No, grindowanie czerwonych punktów nie jest aż takie złe. Dobra, mamy złoto. A kosztem niech będzie kapusty. W sumie ta kapusta nie jest niczym szczególnym, można wyhodować od tak po prostu, a prowadziła mi miejscem. No i idziemy, bo do miejsca, które będzie twoim ostatecznym wyzwaniem bitewnym prawdopodobnie. I miejmy nadzieję, że też zaliczymy je bezproblemowo, żebym się nie wkurzał później, że mi ciągle mordują, zabijają, gniotą, kroją na kawałki, czy co tam jeszcze. Skrzydło nietoperza? Jest przesada, tyle ich nie potrzebuję. Dobra. A, niech zgadnę, złote golemy. Oczywiście, co by innego. A i w ogóle tych pierwsze golemy wyrzucały chyba proszki, drugie wyrzucały, jak widzę, płyny, a te już ekstrakty. Czyli te najlepsze z najlepszych materiałów, że tak nazwę. Nie wiem, po co tutaj wszystko wybijam, skoro to jest ostatni poziom, chyba że się nagle okaże, że no, jest 15 poziomów niby, ale no, macie jeszcze 16 poziom. Tam dopiero odbierzesz jabłko. A póki co musisz wybić wszystko, żeby tam wejść. Pewnie tak będzie, znając mnie. W sumie nie znając mnie, tylko znając tą grę. Dobra. I swoją drogą jeszcze jest tak na przyszłość. Myślałem, żeby nie pokazać jeszcze jednej gry od tych twórców. Nazwa chyba Swag and Sorcery, czy jakoś tak. Tylko, wiecie co, no jak patrzę na te, tą ilość grindu, czy grindu, jak zwał, tak zwał. Jak znam Punch
Club, chyba się tak nazywał, Fight Club czy Punch Club, dobra, nieważne. Też inna gra, nie wiem czy to było bezpośrednio od nich czy od tego wydawcy, ale też masa grindu. Myślałem o tym, żeby pokazać, ale... Powiem szczerze, że ten grind trochę... No mnie, nie będę ukrył, przeraża. Zatem więcej czasu trzeba poświęcić samemu, przesiedzieć i w ogóle, żeby tylko sobie z tym poradzić tam, w sumie nawet nie poradzić, tylko nagromadzić materiał po to, żeby gromadzić inne materiały i w ogóle, i potem te materiały jeszcze znowu na inne materiały i tak dalej, wiecie, po prostu taki przemiał wieczny wręcz. To po prostu aż mi się zniechęca trochę. Chociaż jak gierkę widziałem bardzo mocno fragmentalnie, to zapowiadała się bardzo fajnie i w ogóle. Złote jabłko. I cel podróży osiągnięty. Nieźle. A, Sioto? I... Okej. Okay. Widzisz, że się udało się. Dobra, to teraz tylko trzeba trochę posprzątać w kieszeni. I w sumie możemy jeszcze króciutko się przespać, czyli położyć się w łóżko i w sumie od razu wstawać. A nie, wiarę biorę ze sobą. Resztą się nas nie przejmuje. I może nawet jeszcze właśnie zdążymy kupić książki. O czym pogadać z biskupem. No i jak pogadamy z biskupem, to oczywiście będziemy prawdopodobnie kończyć na dzisiaj. Chyba, że będzie jeszcze jakieś łatwe zlecenie do wykonania od niego. Ale proszę, kto by się spodziewał? Się udało chyba wykonać cały wątek wąsza. Oczywiście skutki tego wszystkiego zobaczymy w następnym epizodzie. Podobnie jak skutki tego, że przeniesiemy biżuterię do wdzięczki i tego, że w sumie przeniesiemy no, naper z muchomora do pisarza i takie tam inne rzeczy. Ale wiecie, to wszystko na spokojnie. Inaczej mówiąc, dla was to chyba będzie jutro. Ja pewnie przysiądę i spróbuję ukończyć całego graveyarda już w jednym posiedzeniu. Ale właśnie wracając, tak, dla was jutro kolejny epizod, spokojnie postaram się też jakieś inne gry wrzucać. Ale nie obiecuję, że się uda, no bo jednak najprościej w świecie mówię, chcę już mieć za sobą tego durnego graveyard keepera i po prostu muszę się cieszyć swoją swobodą, wolnością i innymi grami, takim jak niebawem nadchodzący Portal 2, czy chociażby powrót do Darkest Dungeon. Dobra. A teraz, gościu, dawaj książki, standardowo. Czytaj, Bob. W sumie najpierw mówiłem, że to nie jest potrzebne, a teraz sam je w sumie kupuję i czytam. Dobra. Do widzenia. I to chyba tyle. To teraz, żeby nie było może większych problemów, to pozwólcie, że zobaczę, co jeszcze mam tak szybko napisane, co można ogarnąć teraz. Okej, wytopić złoto, zrobić biżuterię. I do tego, no już tylko spotkanie z biskupem mi zostało na takiej liście bardziej oczywistych, łamane na łatwych rzeczy do zrobienia. No dobra. Co, idziemy. Mhm. A i właśnie, jeszcze piwo trzeba będzie przygotować dla Horadryka. I w sumie na pole nie wiedziem też, ale... Bardziej dla Horadryka mi teraz zależy niż na Palenie Wiedźm. No i to Palenie Wiedźm chyba daje trochę pieniędzy, ale poza tym... No nie czuję, żeby cokolwiek z niego wynikało pozytywnego. Bo nawet Inkwizytor nie dostaje jakichś tam bonusów do polubienia za to, czy cokolwiek. Dobra. No to... Powiedzmy, że... Ile mam tego złota? 20. No to powiedzmy, że 10 złota przerabiamy, 10 idzie w odstawkę na ewentualnie jakieś potem złote proszki. Srebro, no też idzie tutaj póki co. I Bob musi iść medytować. Chociaż przez chwilę do dnia biskupa, albo jak się złoto zrobi, żebyśmy mogli ogarnąć już biżuterię najlepiej teraz, żeby nosić ją w kieszeni. No nie mieć problemów z tym potem, że zapomnimy o wdzięczce czy cokolwiek. Właśnie, jak już przy tym jestem, to też wezmę może napor od razu w kieszeń. Więc mnie, jeśli tego nie zrobię, to potem o nim zapomnę całkowicie i... No, będą problemy. Dobra, dzięki za napor. I swoją drogą, tak jak widziałem oznaczenie tego... trunku, jak to się nazywa... Albo mnie się wydaje się, albo jest to... najprościej w świecie bimber. Bo zazwyczaj trzema x-ami, jeśli chodzi o alkohole, naznaczało się bimber. Przynajmniej... Tak jest w moich regionach.
I tak było w kulturze po prostu właśnie tych regionów, jak tak... Słuchałem kiedyś starszych i w ogóle... Ale wydaje mi się, że tak ogólnie było, nie tylko w regionie, w którym mieszkam. Dobra, biżuteria. Dziękuję. Mamy już zrobione wszystko, co wdzięczka chciała. To teraz tylko szybko medytacja do momentu, kiedy biskup przylezie. I miejmy nadzieję, że naprawdę udało nam się ogarnąć chyba wszystko, co już istnieje. No tak, potem tylko jeszcze zrobić zlecenia dla kupca. Inkwizytora. Dzięczki do końca, astrologa do końca. No, trochę tego jest pewnie, ale no, przynajmniej biskup już będzie zakończony prawdopodobnie. No bo wąsza w sumie już, jak mówiłem, mamy w garści. Okej, okay, mamy biskupa. Czyż może istnieć wspanialszy cmentarz? Cmentarz jest naprawdę dobrze utrzymany, widać zapał, z jakim się nim opiekujesz. Miałeś jakieś problemy z inkwizycją, duchami, wiedźmami? Było trochę kłopotów. Wiesz, właściwie to było głupie pytanie. Nie siedzisz w celi inkwizytorskiej, więc wszystko musi być w porządku. Po co w ogóle znosiłeś te durne... Aha, po co w ogóle wznosić te durne okręty umarłych? Dodatek ciała ta... Cała ta papelina o nieumarłych, wszystko wyssane z palca. A wtedy pieniądze mogłyby pójść na kościoły, a nie na tę głupią stocznię. Bardzo ciekawe. Dobra, ułepsz katedrę. Świetnie, jest dość wysoka, by było z niej widzieć mury miasta. No i achievement his mansion. I teraz... Aha, nic też nie wskazuje, by miał się rozwiązać problem miasta z brakiem wody, a... O czym gadałem? Doskonale, och, jak kocham swoją pracę. Nie rozumiem. Teraz musisz zostać arystokratą, żeby móc wziąć udział... Że wziąć udział jak równy mnie w naszej wielkiej ceremonii. Myślałem, że to już przerabialiśmy. Nikt oprócz ciebie nie będzie wiedział. Czyli dobrze zrobiłem, pracując dla wdzięczki. W naszej ceremonii musi wziąć udział ktoś, kto jest bardzo... Jest odpowiednio blisko królewskiego dworu. Aha, dobra. Wszystko jasne, tak? Musisz zdobyć papiery arystokraty. Dobra, fajnie, nie chcę już tego słuchać. Idziemy po te papiery, nie pamiętam, gdzie odłożyłem. Jest mój przyjaciel, porozmawiam z nim, o co chodzi? Czyżby z inkwizytorem trzeba było pogadać? Że co? Chyba zbugowałem trochę to wszystko. Zobaczymy sobie skupce. Mam papiery arystokraty. No, do wdzięczki był potrzebny. Ja musiałem poświęcić całą rodzinę i 10 lat życia, żeby je zdobyć. A to zbyłeś swoje tak łatwo. Jesteś naprawdę wyjątkowym człowiekiem. Dobra. Czyli w sumie... Ktoś mi mówi, że mam właśnie już prawie ukończonego też biskupa. I wiecie co? Na tym zakończymy dzisiejszy... A w sumie dzisiejsze spotkanie. Ja wam dziękuję i w ogóle... Do zobaczenia w następnym epizodzie. I tym razem oszczędzę wam tej głupiej modlitwy, więc no cóż, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.